Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Dzisiaj witamy się z wami, jedząc sobie śniadanko. Hanusia sobie tu zajada chlebek, oblizuje serek z chlebka, wiecie, każdy po swojemu. W każdym razie jak ona zaczyna jeść, to nawet kiedy nie jestem głodna, to po prostu robi to tak apetycznie, że natychmiast chce mi się jeść, na moje nieszczęście. W każdym razie, żeby nie było, ja też mam śniadanie. Co prawda kromka z serkiem i szczypiorkiem, nie ma co przesadzać, choć podobno śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, a ty się nie odpychaj, Mysia, od stołu. Wiecie co, tego vloga chciałam w ogóle zacząć od pielęgnacji moich włosów, no bo już trochę było o tym. Pytałam was też o rady, bo bardzo mi się plątały włosy, miałam problem z ich rozczesywaniem, więc dzisiaj co nieco opowiem, co stosuję, no i przede wszystkim jakie mam sposoby, żeby te włosy były w dobrej kondycji i mi się nie plątały, nie? Ale dobre. Miam, miam. Widzisz się w kamerze. I sprawdzasz, co masz w buźce. Miam, 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 miam. Dobre, nie pamiętasz, jakie dobre jest. Jakie to jedzonko jest dobre, to śniadanko, Hanusia? Dziękuję, mamusia. A pokażesz, jakie dobre. A zjedz sobie jajeczko. Lubisz jajeczko i ogórka. Oj, jak ci smakuje? Jakie dobre? A jaka duża urośniesz? No taka duża urośniesz, jak będziesz jadła. A pokaż, jakie dobre. Czy nie smakuje ci, co? Hanusia tak pięknie myje. No to czekaj, mamusia ci da pasty trochę. Bo sobie już wzięłaś, no. Proszę bardzo, pięknie sobie radzisz, tak. Wiecie, to często pytacie mnie właśnie o tą elektryczną szczoteczkę od Hanusi, którą pokazywałam wam w jakimś grudniowym vlogu prawdopodobnie. To jest szczoteczka z firmy Neno i u nas super się sprawdza. Wspominałam wtedy też w tym vlogu, ale jeszcze wam teraz przypomnę, że ta szczoteczka ma wymienne końcówki. Hanusia używa już tej takiej do mycia, ale dla mniejszych dzieci jest też szczoteczka masująca, szczoteczka, końcówka masująca dziąsełka. Kiedy, wiecie, się wyrzynają, to też jest prawdopodobnie bardzo fajna opcja. My wcześniej nie mieliśmy takiej szczoteczki, ale myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Do tego jest końcówka czyszcząca języczek, więc naprawdę fajnie, u nas się sprawdza, Hania używa, zadowolona, cena też jest fajna, więc my polecamy. Zostawię wam jeszcze link w opisie filmu do tej szczoteczki. Dobra, to przechodzimy do moich włosów. Chyba wybrałam dość nietrafiony moment, bo zobaczcie na takie nagrywanie, bo zobaczcie, jaki mam odrost. Ale już jutro idę do fryzjera, więc po odroście nie będzie śladu. Do tego może jakiś inny kolorek znowu się zrobić, znaczy troszkę jaśniejszy, bo wiecie, że ja ciągle idę na blond. Ale chciałam, dobra, przychodzę do sedna, chciałam wam pokazać, czego używam. Używam takiej odżywki Milkshake. Poleciła mi ją moja fryzjerka, u niej też ją kupiłam. Tą odżywkę możemy używać na lekko suche włosy, choć powiem wam szczerze, że ja przetestowałam też opcję, miam, miam, Hanusia tu do mnie przychodzi z lodami. Ja przetestowałam też opcję na suchych włosach, bo jak mam potrzebę, wiecie, jakiegoś rozczesania, to sobie psikam, bo właśnie odżywka jest w aerozolu, można sobie psiknąć i przede wszystkim jak ona pięknie pachnie. Aż by się chciało powiedzieć, pysznie pachnie ta odżywka, bo to jest taki prawdziwy milkshake, taka wanilia, taki kokos, nie wiem jak to określić, tak, no, pyszne, tak? Moje serduszko, tak? No i jeszcze chciałam wam pokazać moje szczotki. Ja już chyba kiedyś je pokazywałam, ale jeszcze teraz uściśle, bo wtedy powiedziałam, że będę je testować. Chyba tą wtedy miałam na początek. To jest szczotka stricte do włosów sztucznych, przedłużanych, znaczy sztucznych, no że przedłużanych. I ja używam ją tylko wtedy, kiedy już naprawdę mi się dość poplączą te włosy i muszę, tak wiecie, użyć czegoś mocniejszego, bo ona jest taka dość ostra. Ta szczotka jest z naturalnego włosia i ją używam na co dzień. Ona jest taka, wiecie, delikatna. Nawet tą szczotką czeszę Hanusię, bo ona aż masuje tak głowę. Naprawdę jest bardzo delikatna, a też fajnie rozczesuje.
Kolejna sprawa, szampon. No jeśli chodzi o szampon, to niestety nie znalazłam jeszcze takiego, który by mnie całkowicie zadowolił. Ja wciąż testuję, wiecie, ja idę i kupuję za każdym razem jakiś inny szampon. Oprócz jednej, mam jedną ale zasadę, nie kupuję w ogóle szamponów kremowych. Wiecie, tych takich jakby mlecznych, nie wiem jak wam to określić, nie przeźroczystych, opowiem tak wprost. Tylko przeźroczyste, jakieś micelarne szampony, albo nawet czasem nawet testowałam już takie całkowicie zwykłe, rzepa i tak dalej, no bo moim wielkim też problemem, właściwie tym pierwszym, bo teraz dopiero zaczęły się problemy z rozczesywaniem włosów, ale moim takim pierwszym problemem są przetłuszczające się włosy. Ja właściwie myję co drugi dzień, no bo nie chcę myć codziennie, staram się tego nie robić, no i też oczywiście moim kolejnym przyjacielem jest suchy szampon. Tak, używam go niestety na potęgę, ale nie tylko, żeby odświeżyć włosy, ale też przede wszystkim po to, żeby je unieść. Bo jak wiecie, ja bardzo chciałabym mieć włosy uniesione od nasady, a niestety mam taką naturę, że moje włosy zawsze się tak robią, takie wiecie, ja to nazywam rozbite jajko na głowie, co mnie bardzo denerwuje, ale jak widać dzisiaj mam trochę je podbite od nasady i nie robiłam nic. Zwykle nie suszę też włosów suszarką, po prostu suszę je w sposób naturalny. Rano myję i niż wyjdziemy z Hanią gdzieś na dwór, to już są wysuszone. I właśnie moim sposobem na to, żeby włosy były trochę odbite od nasady, na tyle ile dają radę, to jest właśnie to, że jak umyję włosy i są mokre, to zaczesuję je do tyłu i tak sobie chodzę. One schną, a w międzyczasie układa się przedziałka jakby sama, tak naturalnie. I wtedy, jak widzicie, te włosy też są trochę odbite od nasady. Odżywka do włosów. Jeszcze używam też odżywki na mokro, czyli typowo jak jestem pod prysznicem, to jeszcze też sobie przejadę odżywką, żeby po prostu łatwiej było mi rozczesać też włosy. Tu też nie mam swojej ulubionej, ciągle szukam. No i nic nie mogę polecić, a nic nie mogę powiedzieć na ten temat, bo wciąż jestem w etapie testowania, i najważniejszy sposób, który odkryłam, a właściwie nie odkryłam, to było oczywiste, ale nie wiem dlaczego tak nie robiłam, i to jest mój złoty środek na to, żeby te włosy mi się nie plątały tak na potęgę, po prostu. Kiedy idę spać, robię warkocz. Robię warkocz bardzo luźny, bo ja, wiecie, nigdy nie mogłam się przyzwyczaić do tego, bo mówię, ja nie chciałam wiązać włosów do snu, bo mnie zawsze to bardzo denerwowało, ta gumka i tak dalej. Potrzebowałam, żeby moja głowa i włosy odpoczywały w trakcie snu, no ale wiadomo, że kiedy trzemy włosami o poduszkę, obracamy się, naprężamy je, no to one się plączą. No i teraz mam sposób, że robię sobie, wiecie, warkoczyka, takiego luźnego, zawiązuję, ale dzięki temu włosy mi się nie ploczą. I to jest mój chyba taki jedyny i sprawdzony sposób, bo wiadomo, odżywki tam, nie odżywki, szampony, nie szampony, coś tam może to daje, na pewno trochę ułatwi, do tego ładnie pachnie, pielęgnuje, odżywia, bo tu też widzę, że jest bardzo dobry skład, jakiś ryż, olej, awokado, więc takie wiecie, naturalne składniki, ale takim niezawodnym sposobem jest po prostu to, żeby przeczesywać włosy dość często, bo wiecie co, jak teraz są te, nosi się te czapki, kominy, no to znowu się robi to samo, nie? Pod kominem, pod czapką, więc jak wracam po prostu z dworu, to czeszę włosy, no i do snu plotę warkocz. No i to tyle. To, że się nagadała. Ktoś mnie oglądał, czy wszyscy przewidzieli, co? No, przyznać się w komentarzach. Czy ktoś ten mój monolog zobaczył, czy od razu bam? Podgląd pokoju Hanusi. Godzina 10. Bomba już dawno wybuchła. Ale pięknie malujesz, tak rysuje Hanusia pięknie, tak? Pięknie sobie radzisz. To jest woda. Uważaj, co się nie polejesz, wiesz? No. Mnia? Smakuje ci woda? Teraz mama? Dziękuję.
Zobaczcie, balon z Bingiem został wyprowadzony na spacer, więc prawdopodobnie już wrócimy bez niego, choć staram się go jakoś trzymać. Ale na plac zabaw nie idziemy, idziemy kupić coś na obiad do sklepu. Zakupy w warzywniaczku osiedlowym już zaliczone i Hanusia dostała prezent od pani. Nie, kinderkę dostałaś i sobie teraz jesz, tak? No, idź ładnie, idziemy do domu, wracamy. Wiecie co, właśnie jestem w trakcie sprzątania i mówię... Haniu... Jak widać, wizyta u fryzjera zaliczona, odrostów brak, ale jeszcze nie jest to taki kolor, jaki bym chciała, czyli taki typowy blond. Jak wiecie, ja dochodzę do tego koloru bardzo powoli, żeby jak najmniej obciążyć swoje włosy, bo one są, wiecie, takie delikatne, cieniutkie, więc żeby nie przesadzić i ich nie popalić, bo chcę oczywiście dalej nosić długie włosy. No i teraz ostatnio Agata stosowała, moja fryzjerka stosowała taki myk, że po prostu farbowała mnie farbami o kolorze blond, tam mieszała różne, wiecie, żeby tu na odroście było ok, żeby to w miarę jednolicie wyglądało, ale teraz jak pójdę za te około 2 miesiące niecałe, to już teraz znowu przejdziemy do jakiegoś mocniejszego rozjaśniania, bo już sobie trochę te moje włoski odpoczęły, a ja już chcę, wiecie, do lata dojść do takiego blondu. A czy się mi będzie podobać, to się okaże, a teraz idę po Hanusię. Kto tak pięknie pije jogurcik? Pychotka. A pokażemy im, co dzisiaj przyniosłaś od babci i od dziadka? Ale to nie tu. Gdzie są twoje papućki, Hanula? Idziemy poszukać twoich papućków? Uważaj, bo wylejesz, mysza. Powoli. No kto drepcze do mnie? No i widzicie, tu są takie piękne papućki z Miki. Mini, tak? Ubierzemy, tak? Ale to jest ta nóżka. Spróbuj sama, no. Spróbuj. Co, Bing? Bing? Czy lodzik? A, kredka. Jak mówisz ładnie? Kredka. A gdzie masz coś do rysowania? Tu jest blok, proszę. Chcesz usiąść czy na ziemi jak zwykle? Mazaje, gdzie będą po prostu tworzone obrazy życia. A ubierasz te twoje papucie nowe, co od babci, od dziadka dostałaś czy nie? Właściwie to je przyniosła, bo moja mama kupiła jej, żeby miała, wiecie, u niej dochodzenia, u nich. A Hanusia je ze sobą oczywiście zabrała. I to jest niesamowite, wiecie, jaki to jest rozmiar? 25. Są jej może troszkę jeszcze luźnawe, ale naprawdę, Hanusia ma tak dużą nóżkę, że to jest niesamowite. No ale w sumie to ma po kim mieć taką nogę, nie? Ojej. Oho! Jest do pełna! Szklaneczka jest do pełna! Mniam, ale to spokojnie, powolutku, tak sobie pięknie radzisz, naprawdę super! Już prawie w ogóle się nie oblewasz, tylko teraz jest pełna ta szklanka, wiesz, bo mama w ogóle... Właśnie, pokażę wam się, ale zobaczcie jak ja wyglądam, bo sobie spiłam po domu grzywkę, a teraz jeszcze lepiej. Czekaj, Hanuśku, bo się powylewa, bo mama zaczęła pić wodę. Staram się po prostu w ciągu dnia wypijać jej więcej niż zwykle, bo jak wiecie, piłam Coca-Colę. Co się stało? O nie! Balon, zobaczcie, w ogóle udało nam się wczoraj wrócić, tak, Bing, ze spaceru z tym balonem. No, więc to by było na tyle. Mniam, mniam, chcesz Bingowi dać, to musisz sobie go przyciągnąć. Powiem wam szczerze, że myślałam, że nie wrócimy z tym balonem, że to nie jest w ogóle do zrobienia, bo wiecie, to by było naprawdę komiczne. Hania trzymała balon i ja też, bo wiedziałam, że jak ona go puści, no to on odpłynie do nieba. Miałam jeszcze swą torebkę, musiałam ją trzymać za rękę Hanie, żeby wiecie, jak szliśmy gdzieś obok drogi, żeby mi gdzieś nie zwiała pod samochód, nie daj Boże. Więc po prostu to było, jak ktoś nas widział, a później jeszcze do sklepu weszłyśmy, to znowu kolejne weszłyśmy do warzywniaka, Hania oczywiście wszystko chciała tam tej pani ściągnąć, no były jaja fajne, nie Hanusia? Jeszcze wracając do tej wody, to jest mój taki pierwszy krok do tego, żeby jednak coś zacząć robić z tym moim postanowieniem, tak się trochę z nim zaprzyjaźnić, oswoić i może osiągnąć cel. Ktoś w komentarzu fajnie napisał, jeszcze mamy cały rok, to się jakoś może zmobilizujemy. No i to jest prawda, bo dopiero kończy się styczeń, więc
jeszcze mamy czas na to, żeby się zmobilizować i żeby te postanowienia na ten rok do grudnia wykonać, więc moim pierwszym krokiem jest takie postanowienie picia wody, więcej pić wody, bo zwykle robiłam to tylko w nocy po prostu, kiedy już umyłam zęby, to piłam tylko wodę, a tak przez cały dzień, wiecie, Coca-Colę albo jakieś soki. No, ja mam słabość do napoi kolorowych, gazowanych. No i to jest właśnie mój pierwszy krok, że piję wodę teraz właśnie. Ja teraz pewnie popijałabym kolę albo sok. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Hanusia teraz jak pije tą wodę, to co chwilę do mnie przychodzi i też pije. Chociaż Hania to nie ma w ogóle problemu z wodą, ona ciągle pije wodę, tylko chodzi mi o to, żeby ładnie nauczyła się pić ze szklaneczki. To zdrowie. Może ktoś też zacznie ze mną pić wodę. Dobry wieczór, nie widzieliśmy się w tym vlogu. Chciałem wam opowiedzieć śmieszną historię, przez którą się nie widzieliśmy. Między innymi, wiecie, któryś dzień tygodnia, wieczór, serial, o którym opowiem wam za chwilę, i odważyliśmy się na popcorn. I wiecie, chrup, chrup, chrup jak to popcorn, jeden za drugim, i nagle... Co się okazało? Uszczerbiła mi się dwójka. Normalnie nie mogę. W popcornie trafiło się takie ziarenko nie do końca wystrzelone i... Na szczęście to pęknięcie nie było jakieś takie tragiczne, tylko po prostu takie bardzo wąski i cieniutki kawałek dwójki, który jest zaraz przy jedynce, mi się uszczerbił, no i musiałem zapisać się do dentysty, musiałem szybko pojechać, no bo wiecie, jakby się gdzieś tu próchnica zdążyła, coś tam, gdzieś tam i dwójka by była całkowicie do wywalenia, to by był dramat, bym wyglądał jak jakiś pirat. No ale ząb jest naprawiony, więc ja też się mogę już wam pokazać, bo nie ma gańby. No i dlatego mnie między innymi nie było. A wracając do serialu, to jest wieczór. Środowy wieczór. I właśnie będzie... Znaczy może inaczej, mieliśmy w planie, Paulinka zaraz się o tym dowie, mieliśmy w planie oglądać sobie Grę o Tron na HBO Go. Ale kolejny raz w tym miesiącu aplikacja, czy tam strona, zwał jak zwał, na Smart TV się rozkraczyła. Na Facebooku jest post, że strona i aplikacja są nieczynne, ludzie wylewają żale i wcale mi się nie dziwię, bo człowiek po całym dniu chce sobie usiąść, obejrzeć serial, a tu co? Lipa. Paulinka przyjdzie i zaraz też się o tym dowie i nie będzie pocieszona. A jaki to serial? Powiem wam, że nadrabiamy teraz Zaległości i to jest Gra o Tron. Serial, który ja kiedyś oglądałem, ale chyba skończyłem na drugim albo trzecim sezonie, a my właśnie mieliśmy dzisiaj zaczynać trzeci sezon, no ale nie zaczniemy. Złośliwość rzeczy martwych. Aplikacja nie działa i trzeba jakoś inaczej zaplanować sobie ten wieczór. Jak? To już będzie nasza słodka tajemnica, ale wy, jeżeli ten vlog wam się podobał, pamiętajcie o łapce w górę i o subskrypcji, bo to już koniec tego vloga. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się ciepło, pozdrowienia i uśmiechajcie się szeroko, póki macie wszystkie zdrowe zęby. Cześć!